Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo gorąco i serdecznie. Tak, jesteśmy tuż po live'ie, a ja przybywam do Was teraz z try on haulem, z obiecanym try on haulem z Shein. Wiecie, że dostałam przesyłkę, macie już wszystko na Instagramie, jest też już na YouTubie będzie już pierwsza część, czyli taki unboxing, pokazuję Wam co przyszło, co zamówiłam, jakie rzeczy wybrałam, a teraz w tej części pokażę Wam jak w nich wyglądam, jak one, czyli jak się mają oczekiwania do kontra rzeczywistości. Zaczniemy może od rzeczy pierwszej. Jest to ten kombinezon, leży tutaj obok, więc jestem mega go ciekawa. Jest on wykonany nawet spoko. Porządny materiał, dość nawet bym powiedziała gruby. O! O! Patrzcie, co zobaczyłam. Jest on wykonany dość spoko. Zobaczyłam dziurę. Dziurę, którą nie zrobiłam ja. Dziura jest taka nawet bym powiedziała szarpnięta. No powiem Wam, że dziwne. Dobra, ja sobie to zszyję, to nie problem, ale jest dziura. Dziura, co za pech, także trzeba dobrze się przyglądać na szwach. Teraz to muszę patrzeć, czy na tyłku gdzieś nie ma. Na tyłku ma też kieszonkę, co jest fajne. Także cóż, nie zostaje nam nic innego, jak wbić się w rzecz numer jeden, czyli właśnie w ten kombinezon. Odpinany jest z tyłu na zamek, także pozwólcie, że wskoczę w ten kombinezon i zaraz do Was wracam i pokażę Wam się, jak on wygląda na mnie. Wy będziecie moim pierwszym lustrem, słuchajcie. Kolor podoba mi się strasznie, jest wygodne. Poczekajcie, mogę to śmiało podwinąć, właśnie się tego obawiałam, ale wtedy nogawki się skrócą. Patrzę, czy tutaj gdzieś coś... Tu są takie nici, słuchajcie, i to chyba te powoda tych ni... Powoda. Powodem tego oberwania tam może była ta nitka, może ja ją pociągłam, ale nie kojarzę. W każdym bądź razie ja sobie to zszyję, nie ma problemu, kolor mi się podoba bardzo. Widzę, że można sobie tak tutaj jako biodrówki nawet to tak obsunąć, czyli na taką długość bezpieczną, którą lubię ja. Czekajcie, muszę sobie ładnie to ułożyć, tak jak mówię, nie mam lustra, więc układam się tutaj razem z Wami. Ta guma tu w pasie jest raczej dość ciasna, w sensie, że no tak trzeba sobie dobrze ułożyć. Pokażę Wam długość, tak wygląda, podoba mi się, bardzo mi się nawet podoba, będę go nosić, jest super wygodny. Ma tutaj kieszonkę, która okazuje się, że jest atrapą, to jest atrapa, także tutaj łapki nie pykniemy. Długość taka, do kostek, więc do adidasków, do trampków myślę, że będzie super. No i bluza tak wygląda. Tu można sobie zawiązać, wcale nie trzeba, bo tak generalnie to ona naprawdę tutaj nas fajnie trzyma, więc tutaj nie musimy wcale nic zawiązywać. Także to jest rzecz numer jeden z mojego tego zamówienia. Tutaj jest zameczek, jak widzicie. Można sobie to wszystko tutaj poukładać, dopasować, można sobie nawet tutaj osunąć tak leciutko na ramię. Jestem pod wrażeniem, bardzo mi się podoba ten kombinezon i przede wszystkim wygoda. Wygoda w tym kombinezonie. Spodnie są luźnawe, bluza luźnawa. W sumie to nawet teraz jak obsunęłam, to ten rękaw mam przykrótkawy, więc może lepiej niech będzie normalnie, bo ja bardzo lubię luźne rękawy. Ale można też podwinąć i też to fajnie wygląda. Także to jest rzecz numer jeden i ode mnie dostaje plus, ale od 0 do 5 to daję mu 5. Nie będę odejmować za to tam porwanie. Zdarza się, naprawdę zdarza się. Także ja sobie to zrobię, ale tak jak mogę powiedzieć, no to malutki minusik, to malutki minusik, bo nie powinniśmy dostawać niczego porwanego. Także gdzieś tam się zaciągło, nie wiem. Tutaj jeszcze tak jak mówię, ja mam niedopięte do samego końca, więc będzie to tutaj ciut ciaśniej, ale i tak mam luz. Mega fajna rzecz, także ode mnie łapka do góry. Dajcie znać, jak Wam się podoba. Uważam, że jest urocze i tutaj ma jeszcze właśnie kieszonki, co ja też bardzo lubię. Także mega wygodne, fajne, fajny materiał, super. Teraz przymierzę rzecz drugą. Okidoki, przychodzę do Was z rzeczą numer dwa. Podkreśla mi tutaj o te mini takie boczki, w sumie tą skórę, która jest nieułożona ładnie, niewyćwiczona. Tak to wygląda.
Jeżeli chodzi o górę, tak jak myślałam, jest obcisła, ja mam sportowy stanik pod spodem. Rękawy są długie, fajne. Pod szyją jest taka fajna tutaj, taka pofałdowana stójka. Co jest na minus? Gumka. Gumka w spodniach mogłaby być nieco luźniejsza. Jest strasznie ciasna, strasznie obciskująca, przez co właśnie tak podkreślam i tutaj i musiałabym mieć naprawdę, o! Ja musiałabym mieć tak wysoko, żeby tutaj wszystko fajnie grało, a ja tak nie noszę. Ja nie znoszę czegoś takiego i tak nigdy nie wyjdę. Tak to wygląda. Tyłek mam po prostu jak szafa trzydrzwiowa w tym momencie. No ja tak bym nie umiała tego nosić. Wiem, że tam na zdjęciu też jakoś tak to wyglądało, że dziewczyna właśnie miała dość wysoki stan zrobiony z tych spodni. Wtedy one są dobrze ułożone w kroku. Długość jest taka do kostki, więc nie jest najgorzej, ale tak jak mówię, ja nie umiem tak. Więc jeżeli wy lubicie nosić spodnie z wysokim stanem, to jak najbardziej to wtedy o tak właśnie wygląda. Natomiast ja po prostu nie mogę. Ja wolę nosić sobie je tylko po domu, nie wyjść w nich, powiedzmy, że na dwór, ale obsunąć sobie je tak mniej więcej pod pępek, żeby mieć z nich takie biodrówki, ale wtedy pas, nie pas, tylko tu krok, obsuwa mi się dotąd. Tu jest krocze odtąd, czyli jest dość za luźne takie. No, także to jest rzecz numer dwa. Jeżeli chodzi o kolor, super, taki zielony, oliwkowy, wygląda naprawdę fajnie. Jest to z takiego fajnego materiału. Myślę, że tą górę śmiało do czegokolwiek tam gdzieś założę. Po domu myślę, że tak, ale jako dres chyba się nie odważę. Nie wiem, nigdy nie mówię nigdy, ale no póki co tak bym nie wyszła. Nie, tak bym się trochę jakoś tak dziwnie czuła. Tak jak noszę, to jest za ten, no mówię wam, musiałabym całkowicie wysoko i wtedy ten tył jest ok. No ale ja tak, wiecie co, i te poślady tak widać i to wszystko, nie. Nie ma też kieszonek, nie wiem. Dziwne mam odczucia co do tej rzeczy, myślę, że będę to nosić bardziej jako coś po domu. O, to jest moja długość, to jest moja taka wysokość stanu w spodniach, na jaką ja sobie mogę pozwolić, ale ta akurat podkreśla bardzo moje boczki. Także tak wygląda rzecz numer dwa. Oceńcie sami, dajcie znać, jak wam się podoba. Jeżeli jesteście szczuplejsze ode mnie, to będziecie wyglądały bosko. Ja no jednak mam swoje lata. Zamówiłam to z myślą właśnie o takim dresiku w sumie po domu, ale szczerze wam powiem, że ta góra mi się na tyle podoba, że śmiało ją założę do czegokolwiek na lato, do spodenek, do spódniczki czy tam do leggingsów. Bardzo mi się podoba. Także fajna rzecz, fajny komplecik. Wszystkie linki będą w opisie pod filmem. Wskakuję w rzecz numer 3 i w sumie mogę wskoczyć teraz, siedząc nawet, gdyż jest to kurtka. Kurtka, która jest w kolorze takim lekko różowym. Bardzo mi się ten kolor podoba. Zamówiłam, o, bardzo fajnie z tą zielonią nawet zgrywa się. Jest to kurteczka, którą zamówiłam, słuchajcie, o, chyba, że tak bym wyszła. Tak bym śmiało wyszła, to muszę sobie rozpróć. Tutaj fajne, właśnie też patrzyłam na tej stronie, że fajnie, że są te ściągacze, bo się bałam, że ona będzie na mnie tu na dole za luźna, ale ma na szczęście opcję tutaj ściągacza. Weź się posuń. Czekajcie. Tutaj jeszcze ta strona, jeszcze śmiało. O, tutaj też śmiało. No, w każdym razie, że tak możemy sobie ją fajnie dopasować, no to tam będzie nam wisiało troszeczkę. Tutaj kieszenie, można ją całkiem zapiąć. Tak wyglądają rękawy, kurtka naprawdę fajna. Myślę, że nawet mogę powiedzieć, że będzie ciepła. Pomimo, iż ja ją zamówiłam tak z myślą o wiośnie, o takim pierwszym, cieplejszym dniu, chociaż w sumie patrząc na dzisiejszą pogodę, to bym ją nawet dzisiaj założyła. Bardzo fajna, jestem z niej bardzo zadowolona, będę nosić, mogłabym mieć dłuższy rękaw, albo niekoniecznie te ściągacze, albo po prostu dłuższy rękaw. Ja mam w rozmiarze chyba M, także mogłabym mieć nawet minimalnie większą. Także taka kurtałka z tym dresikiem, powiem wam, że wygląda bosko, taki przybrudzony różowy z taką oliwką, z takim khaki, naprawdę super współgra, tak myślę. Także bardzo fajny zakup. No i ostatnia rzecz, rzecz czwarta, za chwilkę wskakuje, jest to taka czarna bluzeczka, wskakuje i zaraz wam się pokażę. Ostatnia rzecz, słuchajcie, dość przezroczysta, więc
No, tak na co dzień to nie dla mnie, ale myślę, że pod coś jak najbardziej tak. No, za dużo jednak ona tak eksponuje, ja czegoś takiego nie lubię. Ja nie mam płaskiego, pięknego brzuszka, ale jeżeli wy macie, to będzie wam się to podobało. Natomiast jeśli chodzi tutaj o górę, wszystko super, fajna, elastyczna. Tak zaglądam sobie z każdej strony, jak to wygląda. Można sobie nawet tak fajnie poszerzyć i to ze stanikiem fajnie wygląda. Tutaj właśnie opcja tego odpinania, co wam mówiłam, co też wygląda fajnie. No i tyle. I co mogę powiedzieć więcej? Rękaw fajny, długi, gdyby nie to, że tu wszystko widać. Całe ciało, pępek, boczki, więc to na minus, a ogólnie tak o pod coś czy do pracy ja musiałabym mieć właśnie to na tą bluzkę nałożoną, to jak najbardziej tak, lub do nagrywania właśnie w takiej postaci jak teraz siedzę, spokojnie, jak najbardziej tak. Także bluzka bardzo fajna. Gdyby nie to, że mam tutaj, wiecie, trochę jednak mimo wszystko ciałka. Dajcie znać, co przykuło Waszą uwagę, czy w ogóle cokolwiek przykuło, czy byłybyście w stanie sobie cokolwiek zamówić. Pamiętajcie o kodzie zniżkowym na hasło AGA015. 15% zniżki macie na stronie SHEIN. Wszystkie linki do tych pojedynczych rzeczy będą w opisie pod filmem. Jeżeli mi się uda, to na końcu tego filmiku postaram się Wam wstawić przebitki ze zdjęciami tych ciuchów, tych rzeczy na modelkach. O ile takowe znajdę, o ile one nie są nie na modelce, tylko tak wiecie, normalnie luzem. Więc zobaczymy, co znajdę. To, co znajdę, to Wam po prostu udostępnię. A tymczasem się z Wami żegnam. To był try on haul z Shein. Ja jestem ogólnie zadowolona. Tego mniej skorzystam z racji przezroczystości. No i te zielone spodnie tylko po domu, ale w sumie po domu je wzięłam, więc nie mogę narzekać. W domu nie mam się kogo i czego wstydzić. Także tak by to wyglądało. Z reszty jak najbardziej jestem zadowolona. No i mały niefart z tą dziurką, no ale to się zaszyje. Zaceruję, jak to moja mama mówi. Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam Was bardzo gorąco i serdecznie. Dajcie znać, która z rzeczy przykuła Waszą uwagę, czy byłybyście w stanie się którąś z tych rzeczy zainspirować. Jak tak, to piszcie oczywiście w komentarzach pod filmem. Trzymajcie się, buziaki, bajo!